Dom numer 1 to z pewnością jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków Tarnowskich Gór. Największą jego ozdobą są drewniane polichromowane stropy, datowane zwykle na XVI wiek. W latach 1796-1805 należał do hrabiego Erdmana Gustawa Henkel von Donesmarka, który sprzedał go kupcowi Johannowi Sedlaczkowi. Z rodziną Sedlaczków, a później z firmą Sedlaczek GmbH, dom związany był przez 140 lat. Po wzniesieniu w 1894 roku nowych gmachów Sądu Rejonowego i Więzienia przy ulicy Opolskiej, stary budynek zburzono i w latach 1896-1898 powstał według projektu berlińskiego architekta Hermana Gutta obecny ratusz w stylu malowniczego historycyzmu. Ozdobiła go rzeźba i herb współzałożyciela miasta Jerzego Ansbacha projektu Heinricha Kaiswaltera, wykonana przez miejscowego kamieniarza Gustawa Erdelta. Narożną wieżyczkę udekorowało 5 herbów – Donesmarków, Królestwa Prus, Tarnowskich Gór, Cesarstwa Niemieckiego i Śląska. W latach 1898-1900 kościół został kolejny raz rozbudowany. Autorem projektu w stylu nawiązującym do sztuki romańskiej był monachijski architekt Adolf Seinhardt. Rozebrano budynek plebanii, a kościół powiększono od zachodu o 2 przęsła. Powiększono także znacząco wieżę i powstał nowy ołtarz. W tej formie kościół przetrwał do naszych czasów.